Nie od dzisiaj wiadomo, że największym wrogiem pracodawcy jest pracownik. I odwrotnie. Największym wrogiem pracownika jest pracodawca. Analogicznie sytuacja wygląda w transporcie. Ale to, co się dzieje ostatnio na rynku pracy kierowców, osiągnęło jakieś dziwne stadium, o którym to stadium chciałbym dzisiaj z Wami pogadać. Bardzo ciekawe, zostańcie do końca. Nie przywitałem się z Wami wczoraj. No ale co, no, takie otwarcie filmu sobie wymyśliłem, no. Witam Was serdecznie w Dirty Tracku. Dzisiaj nie na spontanie, dzisiaj temat przemyślany. O podejściu pracowników do pracodawców i pracodawców do pracowników w branży transportowej. Bo to, co widzę, co się ostatnio dzieje na internetach, to jest śmieszne. Śmieszne. Kawy mi się chce, ale się kawy nie napiję. Stoję w korku. W korku, gdzie, znaczy na autostradzie, gdzie jest całkowity zakaz wyprzedzania. No ale oczywiście ciężarówki nadal wyprzedzają. I są to ciężarówki z Polski. Z Polski, z Rumunii i z Polski. A na stację nie ma co liczyć po drodze, bo korek na dwójce jest taki, że kurwa stacje są zajebane od góry do dołu. To trzeba skorzystać z energy drinka. Niech no ja na chwilę stanę w tym koreczku, to sobie go sięgnę. Ten weekend, jak byłem na zakupach, postanowiłem dać szansę niemieckiemu Orłowi. Tak, niemieckiemu Orłowi. I wziąłem jakiś energy drink, którego w życiu nie piłem. Proszę bardzo, coś takiego. Der Adler. Bo niemieckie energy drinki muszą być dobre. Najlepsze. Tak, mój wódz. Zobaczmy, co to jest, kurwa. Śmierdzi jak wszystkie inne energy drinki, kurwa. Ale jest lepszy o tyle, że nie jest taki słodki. Jest lekko kwaskowaty, dobre. Niemiecki orzełek. Dytyczak poleca. Rusek, tam Polak pojechał. Zakaz wyprzedzania. Dobrze, skoro już tak sobie jedziemy, to przejdźmy do tego tematu. Słuchajcie, coś się porobiło z kierowcami. Nie wiem, o co chodzi, ale coś się porobiło z kierowcami. I nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, że kierowcy w związku z tym, że rynek należy do nich i to oni mogą sobie wybierać wśród pracodawców. Czy to polega na tym, że my Polacy jesteśmy wiecznie niezadowoleni i ciągle nam źle? W każdym razie jest sytuacja, że ja teraz będę mówił z punktu widzenia kierowcy, punkt widzenia pracodawcy mnie nie interesuje, bo nie jestem pracodawcą. I teraz sytuacja pod tytułem... kolega ze starej firmy jedzie. Sytuacja pod tytułem: pracodawcy
wrzucają na internet bardzo dużo ogłoszeń o pracę. I teraz są dwa rodzaje tych ogłoszeń. W jednych ogłoszeniach pracodawca tylko podaje na przykład czym się jeździ i gdzie się jeździ. I drugi rodzaj ogłoszeń, gdzie pracodawca rozpisuje się co daje, tak? Jaką pensję, jakie dodatki, gdzie się jeździ, co się robi, jak cały opis pracy, tak? No i teraz tak, bez względu na to, jaki to jest rodzaj ogłoszenia, wszyscy kierowcy jak jeden mąż narzekają. Rzadko kiedy naprawdę na 100% ogłoszeń, jak przy 20% ludzie nie narzekają, to jest już dużo. Wszyscy kierowcy jak jeden mąż. Jeżeli jest ogłoszenie tylko gdzie się pracuje i czym się pracuje bez dodatkowych danych, a bo to chuj, a bo to dziad trans, a bo nie podaje stawek, bo się wstydzi, a bo daje za mało, a bo to, a bo tamto. Żaden nie pomyśli o tym, żeby na przykład pod podany numer telefonu wziąć, zadzwonić i dowiedzieć się, czy faktycznie stawki są takie niskie i czy to faktycznie dziad trans. Jeżeli pojawiają się ogłoszenia z pełnym rozpisem, że ktoś daje ileś tam złotówek czy euro, ileś tam diety, albo to, albo tamto, to jest na pewno chuj, na pewno dziad trans, bo na pewno za dużo będzie wymagał, na pewno będzie trzeba jeździć na magnesie albo na czterech kartach, albo na czterech kartach i na dwóch magnesach, na pewno będzie dziad trans, to 100%, bo takie stawki są niemożliwe, bo to jest bez sensu, albo stawki znowu są za niskie. Jak wymagać od kierowcy pracy za tak niskie stawki? Nikt nie pofatyguje się, żeby chwycić za telefon i powiedzieć: ja się dowiem, o co tam chodzi. O co tam chodzi z tymi stawkami? Dlaczego są takie, a nie inne? Dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej? I czy ta praca, aby na pewno będzie na magnesie? Nie. Pojawia się ogłoszenie, jeb, od razu jest. A dziad trans, a chuj, a szmata. No kurwa, ludzie, naprawdę tak ciężko jest Polakom dogodzić? Ktoś daje mało informacji, źle. Ktoś daje dużo informacji, źle. Ktoś daje informacje na temat pieniędzy, za mało. Ktoś daje informacje, gdzie jest więcej pieniędzy, za dużo. No ludzie, no kurwa, no ogarnijcie się trochę. Ja pierdolę. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, skąd to wynika. Powiem wam tak. Żeby chociaż w tym wszystkim, w tych wypowiedziach, w tych komentarzach była jakaś kultura zachowana. To ja. Jest jechane po całości. Padają kurwy, padają chuje. No, dziad trans to standardowa nazwa. Ja nie jestem bez winy. Też potrafię negatywnie komentować, oczywiście, tak jak teraz. Ale wszystkiemu musi przyświecać jakaś kultura, bo przecież... Nie od dziś wiadomo, że każdemu można powiedzieć spierdalaj. Ale fajnie jest to zrobić tak, żeby ten ktoś cieszył się, kurczę, na oczekującą go drogę. A nie po prostu rzucać kurwami dla samego rzucania kurwami. No to jest takie mało fajne. A tak a propos kulturki. Chipsika, znaczy fryteczkę może z Nordze. Bardzo smaczne, fish and chips. Niecałe 4 euro. Zajebista. Zajebista. No dobra, pauza zrobiona, możemy jechać dalej. Ktoś może spytać się, o co ci
kuźwa w ogóle chodzi? Co ty się przypieprzasz? Gerade aus. Morda. To nie jest tak, że ja się... To nie jest tak, że ja się przypieprzam dla przypieprzania. To nie jest to, że zależy mi na tym, żeby wszyscy się ze sobą zgadzali. To nie jest tak, że mi zależy na tym, żeby wszyscy uważali, że wszystko jest tacy pięknie i cudownie. Nie, bo nie jest, kurde, no ja się sam bardzo często z ludźmi nie zgadzam. Ale cały czas, ja wiem, że to jest, kurwa, walka z wiatrakami, ale ja cały czas walczę o zachowanie jakiejś, kurcze, kultury w tym internecie. To, że ktoś wrzucił gówniane ogłoszenie, to nie oznacza automatycznie, że my musimy odpowiadać taką samą monetą. Ludzie, pokażmy swój poziom. Pokażmy, że kierowca to nie jest byle kmiot. To nie jest byle głupek. Pokażmy, że prawo jazdy, że nasze uprawnienia zdobywają ludzie, którzy mają trochę oleju w głowie i trochę więcej kultury w sobie niż brudu za paznokciami. Bo naprawdę, czasami to jest żenujące. Ale mówię, wszystko można, naprawdę można wszystko, ale na jakimś, kurczę, poziomie. Na jakimś poziomie niech to będzie. To co, zgadzamy się to, że z tym, że to ma być na jakimś poziomie? No. Kochani, chciałem ten odcinek zakończyć w jakiś sposób taki finezyjny. Wejść na zewnątrz, coś fajnego zrobić, ale wierzcie mi, że jest taki gorąc, że się w pale nie mieści. Jedyne, na co mnie stać, żeby teraz zrobić, to otworzyć sobie... nie piwo, nie. Radlercika takiego grejpfrutowego. Zimny z lodówki, to jest jedyna rzecz, która ukoi pragnienie przy takiej temperaturze. Tyle, że potem gardło boli. To łops, jakaś świnia. Podsumowując całość, słuchajcie, proszę, żebyście uważali na to, co piszecie. Przeglądajcie oferty pracy uważnie, bo faktycznie na różnych ludzi można się nadziać. Ale pamiętajcie, kultura ponad wszystko. Trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka. Diff Track. Nara.